muzycznie przywitała Państwa Miejska Orkiestra Dęta Cieszynianka pod batutem pana Franciszka Widnica. Szanowni Państwo, 3 maja 1791 roku uchwalono konstytucję, pierwszą w Europie, drugą na świecie. Stanowiła ona próbę radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw. Niestety dalszą konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne rozbiory naszej ojczyzny. Sam akt uchwalenia konstytucji 3 maja jest jedną z najjaśniejszych kart w historii naszej ojczyzny. Dlatego też co roku spotykamy się w Cieszynie, by uczcić tę jakże ważną rocznicę. Tradycyjnie miejscem naszego biało-czerwonego świętowania jest rynek. Niestety w związku z pracami rewitalizacyjnymi, które, jak Państwo doskonale wiecie, się na nim toczą, spotykamy się w tej pięknej scenerii Parku Pokoju. Myślę, że również i w tym miejscu wspólnie będziemy mogli cieszyć się tym radosnym dniem. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, przedstawicieli kombatantów wojennych, władze samorządowe, poczty sztandarowe, służby mundurowe, delegacje instytucji, stowarzyszeń oraz szkół cieszyńskich. Witam także wszystkich Was, drodzy mieszkańcy i goście. Na początku naszej uroczystości tradycyjnie poproszę o powstanie, a Orkiestrę Dętą Cieszynianka pod kierunkiem kapelmistrza Franciszka Widnica o odegranie naszego hymnu Mazurka Dąbrowskiego. Nim to jednak nastąpi, proszę poczet flagowy, flagę państwową podnieść do hymnu. Szanowni Państwo, proszę teraz o zabranie głosu pana Remigiusza Jankowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna.
Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, mili goście, słowo to najważniejsza i zarazem najtrudniejsza umowa do dotrzymania. Słowo nie jest tylko dźwiękiem, zapisem czy symbolem graficznym. Słowo jest siłą. Cytując jednego z autorów, to moc dana nam do opisywania świata, porozumiewania się, myślenia, kreowania rzeczywistości i zdarzeń w naszym życiu. Narzędzie dostępne tylko istocie ludzkiej, które może być niczym miecz obosieczny, niszczące życie milionów ludzi. Może obwiniać, oskarżać, gardzić, nienawidzić. Może manipulować, wciągać w ogólnoświatową wojnę. Ale słowo może też budować, łączyć, wytyczać wspólną drogę, scalać. Przynaglać do brania odpowiedzialności za drugiego człowieka i dobro wspólne. Zaś wolność słowa zawsze musi być nierozerwalnie łączyć się z odpowiedzialnością za to, co mówimy, za to, co robimy. 232 lata temu, 3 maja 1791 roku, Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Konstytucja ta stała się przełomowa z wielu powodów. Po pierwsze, uchwalona została dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic. Po drugie, akt ten stanowi ważny element pamięci zbiorowej. Po trzecie, jest jednym z symboli naszej niepodległości, która w zamyśle jej twórców nadała początek zmian, zarys i kształt reformy, stając się synonimem działań ku ratowaniu ojczyzny, symbolem polskości. Przede wszystkim jednak najważniejsza była i jest nadzieja, jaką dało to konkretne wydarzenie kolejnym pokoleniom Polaków. Nadzieja stanowiąca o tym, że zdolni jesteśmy do wielkich dokonań, nie tylko na polach bitew, ale też tworząc prawo, ubierając wszystkie nasze myśli, obawy, potrzeby, marzenia, oczekiwania w słowa. Dlatego dziś o nich mówię i na nich skupiam uwagę. W jednym z wywiadów Marek Edelman, którego przedstawiać myślę nie trzeba, powiedział: autorytetów nie tworzą historycy, autorytety tworzy historia. A zapytany o to, co jest dla niego najważniejsze, odpowiedział: najważniejsze jest życie. A jak jest już życie, to najważniejsza jest wolność. Ale potem dodaje: oddaje się życie za wolność i wtedy nie wiadomo, co jest najważniejsze. Autorytety. W pracę nad przygotowaniem Konstytucji 3 maja zaangażowano było wielu ludzi. Jednak do najważniejszego grona współautorów należała ścisła grupa kilku osób. Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj czy Scipione Piattoli. Można byłoby teraz użyć różnych słów, opisując te wyjątkowe postacie, ale chyba najbardziej pasuje tu sformułowanie: myśląc o przyszłości ojczyzny, jej rozwoju, pomyślności obywateli i szukając tego, co łączy, umieli się pięknie różnić. Dziś, wspominając dokument, którym trudno pominąć kontekst historyczny towarzyszący jego powstaniu, pozwolę sobie zaapelować do nas wszystkich. Bierzmy odpowiedzialność za nasze słowa, wypowiedziane i zapisane, bo tylko w ten sposób przetrwa wspólna wola budowania trwałych instytucji i trwałego porządku prawnego. Bo tylko w ten sposób rzeczywiste staną się idee stanowiące trzon Konstytucji 3 maja z 1791 roku i zachowa się pamięć, która odcisnęła znaczący ślad w polskiej historii i stała się kamieniem węgielnym pod budowę współczesnego państwa polskiego. Naród, który nie szanuje słowa, naród podzielony, skłócony, bez silnych korzeni, jest narodem słabym, z wątłą perspektywą na przyszłość. Dzisiejsza uroczystość to przede wszystkim dowód naszej pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych i znaczeniu Konstytucji 3 maja dla Polaków, którzy walczyli o wolność, ale też dla nas i kolejnych pokoleń. To lekcja przypominająca nam o tym, że choć uchwalenie Konstytucji 3 maja miało ogromny wpływ na losy Polski i Polaków, to zmiany te nie dokonały się z dnia na dzień. Zawsze jednak był to akt niezwykłej odwagi i troski o dobro ojczyzny, o naszą wolność. Każdy z was w duszy swej
ma ziarno przyszłych praw i miarę przyszłych granic. O ile polepszycie i powiększycie duszę waszą, o tyle polepszycie prawa wasze i powiększycie granice wasze. Brzmiały słowa poety Adama Mickiewicza w czasach, gdy Polski nie było na mapie świata, ale za to tęsknota za niepodległą budziła kolejne zrywy, kolejne powstania, kolejne serca. Dziś, mając okazję nie tylko do świętowania, ale i do refleksji, rodzi się pytanie, jak to możliwe, że tak blisko nas, tak bardzo realnie w pobliżu naszych granic, życie tracą nie tylko żołnierze, ale i cywile. Że poszukując bezpieczeństwa i stabilności, drugi człowiek staje się obiektem niczym nieuzasadnionej agresji. Że nie istnieje szacunek dla ludzkiej osoby, że nieuwzględniane są prawa najsłabszych, bezbronnych. Że ludzi skazuje się na strach, ubóstwo, tułaczkę, ból. Jak to możliwe? Ale też z dumą dziś mówię o wielu otwartych ludzkich sercach. Od początku wojny w Ukrainie mieszkańcy Cieszyna aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom. Organizowali zbiórki żywności, odzieży, ale także udostępniali swoje domy i mieszkania. Słowem dodawali wsparcia i dodawali otuchy. A ja dziś w imieniu własnym i naszego miasta za to wsparcie dziękuję. Życząc nam wszystkim pięknego majowego świętowania, nadziei na lepsze jutro i prawdy, na której buduje człowiek odpowiedzialny i która stanowi fundament tego, co trwałe i odporne na wszelkie zło. Na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za przekazywanie naszej historii kolejnym pokoleniom, historii, która zawsze mówić będzie wprost, że uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku było czynem niezwykłym, a my, Polacy, jesteśmy narodem zdolnym, by czynić tak wielkie rzeczy, doniosłe sprawy. To nasza duma, nasz obowiązek, nasze zadanie. Niech się święci 3 maja. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie przewodniczący, za te ważne słowa. Drodzy państwo, nadszedł czas na złożenie okolicznościowych wiązanek i kwiatów. Co roku robimy to pod domem narodowym, pod tablicą poświęconą Radzie Narodowej Śląska Cieszyńskiego, pierwszemu organowi na odzyskanych ziemiach po odzyskaniu niepodległości. Dlaczego właśnie tam składamy co roku kwiaty? Ponieważ w tym właśnie miejscu przed 1918 roku ludność Cieszyna świętowała obchody 3 maja. Dziś jednak tak nie będzie z powodów, o których mówiłem na początku, z powodu rewitalizacji rynku. Dlatego dziś symbolicznie złożymy kwiaty pod pomnikiem księdza Leopolda Jana Szersznika, jednej z najwybitniejszych postaci w historii Cieszyna, przedstawiciela cieszyńskiego oświecenia, który żył w latach 1747-1814, a więc w czasie, kiedy Konstytucja 3 maja była uchwalana. Zapraszam do złożenia kwiatów delegację przedstawicieli kombatantów i byłych więźniów politycznych, władze powiatu cieszyńskiego oraz miasta Cieszyna, zawodowe służby mundurowe, ochotniczą straż pożarną oraz przedstawiciele instytucji powiatowych oraz miejskich, stowarzyszeń, delegacje cieszyńskich szkół oraz mieszkańców naszego miasta. Thank you.
Szanowni Państwo, złożenie kwiatów oraz odśpiewanie roty zakończyło oficjalną część obchodów Święta Konstytucji 3 maja. Obchodów, które rozpoczęliśmy o godzinie 9:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny. Za kilka minut po krótkiej przerwie technicznej w tym miejscu rozpocznie się tradycyjna lekcja śpiewania patriotycznego. Zostańcie Państwo z nami. Co roku, dwa razy w roku bowiem śpiewamy patriotycznie i 3 maja i 11 listopada. Lekcję przygotowuje Komitet Obywatelski Śląsko-Cieszyńskiego, który jak zwykle przygotował dla Państwa również śpiewniki darmowe, które już za momencik będziecie mogli Państwo otrzymać. Niskie ukłony należą się Państwu Janinie i Zbigniewowi Cichomskim, którzy od wielu lat to wydarzenie koordynują i organizują. Wielkie brawa. Mam nadzieję, że mimo tej niesprzyjającej aury pozostaniecie Państwo z nami, jak co roku Waszymi głosami wspomożecie patriotyczne śpiewanie dzisiaj w Parku Pokoju. Ja Państwu życzę radosnego świętowania 3 maja. Niech się święci 3 maja, zatem przeżywajmy ten dzień razem, wspólnie, radośnie, mimo niesprzyjającej pogody.